Większość, bo blisko 95% gmin wnioskuje o podwyżkę opłat za wodę i ścieki, poinformowały Wody Polskie. Ze wszystkich złożonych wniosków, to jest z 2,5 tysiąca, 960 zostało zatwierdzonych. Odrzucono blisko 800. Większość gmin i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dążyła i dąży do podwyżek wody i ścieki. My, jak Państwo wiecie, stoimy na straży konsumentów, odbiorcy końcowego i dlatego stąd trwa pomiędzy nami dyskusja na temat cen. 798 wniosków to są decyzje odmawiające zatwierdzenia nowych cen. 613 wniosków to są wnioski, które jeszcze w chwili obecnej są procedowane w organach regulacyjnych. Głównymi przyczynami odmowy wydania decyzji zatwierdzających nowe ceny za wodę i ścieki